Cześć! Dziś będzie o jesieni i o stylu. Wiele razy opowiadałam tutaj o modzie, o stylu, o tym, jak ten styl znaleźć, jak go budować, jak przy nim trwać, a też jak ten styl się może zmieniać i o tym, żeby się generalnie tym nie stresować. Dla mnie styl to jest przede wszystkim czucie się dobrze w swoich ubraniach i wyglądanie dobrze we własnej głowie właśnie w tych ubraniach. Do tego też sama dążyłam, budując moją szafę, odkąd praktycznie miałam jakąkolwiek świadomość dotyczącą mody i tego, jak chcę się ubierać, jak chcę wyglądać. No i przez bardzo, bardzo długi czas byłam przekonana o tym, że najszybszą i najłatwiejszą drogą do tego, żeby mieć idealną szafę, było dokupowanie sobie tych rzeczy, które idealnie pasowały do mojej ówczesnej wizji siebie. I tak było do momentu, aż nie zapoznałam się bardziej z minimalizmem i dopóki nie postanowiłam trochę wprowadzić ten minimalizm do swojej własnej szafy. Narzucając sobie jakieś takie ograniczenie wewnętrzne nie kupowania nowych rzeczy albo nie kupowania ich w takiej ilości, w jakiej je kupowałam wcześniej, w takiej liczbie, w jakiej je kupowałam wcześniej, a znacznie większego eksperymentowania z tym, co już mam i takiego stylizowania tych rzeczy, żeby wyglądały one bardziej stylowo, o tak. I dziś właśnie chciałam się z Wami podzielić takimi 5 trikami stylizacyjnymi, które pozwoliły mi wyglądać i czuć się przede wszystkim bardziej stylowo, bez konieczności wymieniania całej szafy, czy dokupowania tych idealnie pasujących do mojej wizji siebie nowych ubrań. I pierwszy taki tip, pierwsza porada to jest czarny total look. Czarny total look, ubranie na czarno od stóp do głów, to jest to, co bardzo często, jak sobie dojdziecie gdzieś tam do takich wywiadów ze stylistami, z projektantami albo z modelkami na przykład, polecają oni właśnie jako idealny strój, kiedy nie wiesz, co chcesz założyć, nie wiesz, co na siebie włożyć, a chcesz wyglądać stylowo i szykownie. I ten czarny total look daje generalnie małe pole do robienia jakichś, nie wiem, błędów albo wyglądania może nie tak, jakby się chciało, bo mamy jeden czarny, ultra klasyczny blok koloru, w którym czujemy się dobrze, ale który też jest dla nas takim, powiedziałabym, taką czystą kartką, na której możemy na przykład pokazać swoją biżuterię, na przykład możemy pokazać fajny pasek albo fajny makijaż, czerwone usta, nie wiem, coś takiego. I czarny kolor jest zdecydowanie ponadczasowy. Czarny kolor zawsze będzie modny i czarny kolor zawsze będzie nadawał takiego szyku waszej stylizacji. Może pod jednym warunkiem, tylko jeżeli rzeczy, które będziecie kupować, będą w tym czarnym kolorze, będą naprawdę wysokiej jakości. Dzięki temu ten kolor się nie będzie wypłukiwał, nie będzie płowiał, będzie wyglądał dobrze. I możecie czarny wykorzystywać i w stylizacjach, które są takie bardzo mocno codzienne, casualowe. Możecie wykorzystywać go i w stylizacjach biznesowych, jak też w stylówkach na wieczór. Więc kiedy chcecie wyglądać stylowo, chcecie wyglądać szykownie, nie macie na to pomysłu, idźcie w total czarny look. To, z czym ja kiedyś miałam kłopot i musiałam trochę nad tym popracować, to było skojarzenie czarnego, ubierania się w całości na czarno, z żałobą, z takim okresem żałobnym i tak dalej. Ale w miarę dorastania, w miarę pozbywania się jakichś wszelkich konstruktów społecznych, które wpływały albo mogły wpływać wcześniej na mój styl ubierania się, wyrzuciłam takie myślenie i się przyzwyczaiłam, oswoiłam ten czarny, który, tak jak pewnie dla wielu innych osób, jest aktualnie dla mnie takim kolorem podstawowym w szafie. Kolejny tip, jak podrasować swój styl, nie kupując nowych rzeczy i też jest związany z kolorami, to jest ubieranie się ton w ton. Logika jest trochę podobna jak w ubieraniu się na czarno od stóp do głów, jednak tutaj można wybierać kolory, które są mniej więcej z tej samej rodziny kolorystycznej, które są do siebie podobne, pasują do siebie. Niekoniecznie muszą to być ubrania, które różnią się tylko o jeden ton kolorystyczny, takie, wiecie, super dopasowane zestawy, ale są w zbliżonych do siebie odcieniach. Fajnie się to sprawdza przy wszelkiego rodzaju stylizacjach formalnych, ale też na przykład super wygląda przy jeansie.
W ogóle moim zdaniem jeans jest tutaj bardzo wdzięcznym materiałem, z którym można pracować, bo jest miliard odcieni niebieskiego jeansu i właśnie dopasowując do siebie elementy jeansu w różnych odcieniach, zawsze ta stylówka wygląda trochę bardziej w przemyślany sposób, taki powiedziałabym właśnie stylowy, o tak. Bo jeans od stóp do głów to też jest bardzo fajne, bardzo szykowne połączenie, takie, które mówi o tym, że chcecie wyrazić sobą swój styl. I myślę, że to jest opcja właśnie, to takie ubieranie się ton w ton albo w ramach tej samej rodziny kolorystycznej dla osób, które na pewno bardziej lubią kolory, mają więcej kolorowych ubrań w swojej szafie, bo tutaj też możecie wyrazić jakąś taką waszą radosną osobowość właśnie za pomocą tego koloru. Kolejna wskazówka, kolejny tip to jest biżuteria i wszelkiego rodzaju akcesoria, w tym też torebki. Kiedyś już wspominałam o tym, że jeżeli macie jakąś swoją ulubioną biżuterię, która jest takim jakby waszym podpisem stylówkowym, która kojarzy się z wami, no to ona każdej stylówce, którą na siebie założycie, nada wasz unikatowy charakter. I tutaj ta biżuteria robi naprawdę bardzo dużo, można się ubrać, prosto założyć jakieś fajne kolczyki wybijające się i już jesteście ubrani, ubrane bardziej stylowo. Rola torebki w tworzeniu całej stylówki też jest moim zdaniem nieprzeceniona i ja tutaj zdecydowanie hołduję zasadzie mniej równa się więcej, lepiej, też trochę mniej równa się możliwość wydania więcej na jedną torebkę. Kiedyś miałam bardzo, bardzo dużo torebek i uważałam, że posiadanie torebki w każdym kolorze, albo w każdym wzorze, albo każdej wielkości jest bardzo potrzebne, no bo przecież no, nie mogę chodzić tą samą torebką przez cały czas. Zmieniło się to wraz z pierwszą torebką od Zosi Chylak, którą nabyłam. Aktualnie mam 4 torebki, które noszę na co dzień. Wszystkie 4 są czarne. 4 dlatego, że ostatnio do tej mojej kolekcji przybyła nowa torebka, też od Zosi Chylak. Jest to torebka, którą kupiłam chyba po dwóch, trzech latach od poprzedniego zakupu torebki. I nie potrzebuję więcej. Nie potrzebuję kupować torebek z każdej kolekcji, z każdego sezonu, w każdym kolorze. Wszystkie moje torebki, których używam na co dzień, są czarne. Zresztą możecie zobaczyć film o moich torebkach, który kiedyś nagrywałam, podlinkuję go tu. Tam zobaczycie trochę więcej niż 4 torebki. Aczkolwiek w tym filmie pokazuję absolutnie wszystkie rzeczy torebkowe, które mam, łącznie z koszykami na lato, łącznie z moją torebką wakacyjną, łącznie z torebkami, które dostałam w prezencie, to są 2 kolorowe torebki, które są takim, powiedzmy, dodatkiem do mojej szafy, natomiast noszę jedna jest zdecydowanie najmniej ze wszystkich. Moje go-to, ukochane torebki to są 4 czarne torebki, 3 od Zofii Chylak, 1 od Ani Kuczyńskiej. I gdybym nie miała tych wszystkich pozostałych, które mam, czy właśnie czy na okres wakacyjny, czy taki koszyk na zakupy, to spokojnie bym sobie z tymi 4 tylko poradziła w życiu, więc polecam. I to są takie torebki, które są unikatowe, które są bardzo charakterystyczne, które do zwykłej stylizacji, czy do nawet tego czarnego total looku, mimo że to jest czarna torebka, to na pewno nadadzą mu bardzo charakterystyczny, stylowy, unikatowy sznyt, więc zainwestujcie w jedną super dobrą torebkę zamiast 5 czy 6 takich, wiecie, mniej super. I kolejny tip to jest już takie stricte stylizacyjne podejście do waszych ubrań, czyli roluj, podwijaj, zawijaj, spinaj guziki, rozpinaj guziki. Generalnie baw się ze swoimi ubraniami tak, jak możesz się bawić, nadając im taki bardziej nonszalancki, bym powiedziała, charakter, bo odpowiednie na przykład włożenie koszuli w spodnie, czy włożenie połowy koszuli w spodnie, czy zapięcie się po samą szyję, czy na przykład rozpięcie się do samego brzucha może wam ten charakter stroju i cały charakter stylizacji zmienić. I tutaj też jest mnóstwo fajnych trików na to, jak sobie tutaj te różne machinacje wprowadzać, czy różnego rodzaju wiązania w koszulach, czy użycie na przykład takich cienkich gumek elastycznych, żeby rękawy, które podwiniecie, czy tak podniesiecie w marynarkach, nie spadały. Tego jest mnóstwo, więc wszystkie takie tipy można jak najbardziej wykorzystać. Ja ze swojej strony dodam jeszcze
możliwość doszywania różnych rzeczy do ubrań. Zauważyłam ostatnio właśnie, jakiś czas temu chodziły mi po głowie spodnie z piórami na dole. Zainspirowałam się oczywiście spodniami od Magdy Butrym, które są absolutnie przepiękne. No ale że na Magdę Butrym mnie nie stać, to postanowiłam zrobić sobie budżetową wersję. Kupiłam po prostu zwykłe czarne spodnie w lumpeksie i do tego zamówiłam takie piórka na taśmie, które podszyłam do nogawek. Dzięki temu mam spodnie z piórami na dole i co ciekawe, wczoraj w Zarze widziałam spodnie stworzone dokładnie w ten sam sposób, czyli do nogawek została przyszyta taśma z piórkami i tyle. Więc puśćcie wodze swojej kreatywności i dopasujcie, doszyjcie coś, a może odprójcie coś od rzeczy, które macie i już nadacie tym rzeczom zupełnie inny charakter. I piąty sposób to właśnie dodanie czegoś niespodziewanego do ubrania, które może się wydawać takie zupełnie, zupełnie bez niespodzianek, o tak. Na przykład, jak macie satynową sukienkę, dorzućcie do niej gruby sweter albo bluzę, albo załóżcie coś pod spód. Na przykład pod wieczorową sukienkę możecie założyć golf i grube rajstopy i już uczynić z niej stylizację bardziej codzienną albo taką do pracy. Można sportową kurtkę albo sportowe buty dorzucić do jakiejś takiej romantycznej, zwiewnej sukienki i już nadajecie zupełnie inny charakter tej stylówce, dodając coś, czego teoretycznie nie powinno się dodawać do tego ubrania albo czego nikt się może nie spodziewać jako dodatek do tego ubrania. Więc myślę, że takie eksperymentowanie jest generalnie kluczem do bawienia się ze swoimi ubraniami i może Wam przynieść naprawdę zaskakujące efekty. I to było 5 moich sposobów na podrasowanie swojego stylu, używając rzeczy, które macie w szafie, łącznie z przykładami. I mam nadzieję, że Was to zainspirowało do takiego bardziej kreatywnego podejścia, zamiast kupowania kolejnych nowych rzeczy do tej szafy. I co? Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne sposoby, jak podrasować swój styl, podzielcie się w komentarzach, będzie mi super, super miło. Dziękuję Wam za dziś i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!